Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do milionera.pl. Witam Was serdecznie i w dzisiejszym filmie opowiem Wam o tym, jak robić trudne rzeczy w praktyce. Będzie sporo inspiracji, fajne historie i na koniec tego filmu będzie 10 takich ćwiczeń, zadań, które każdy z Was może wykonywać codziennie, żeby w życiu osiągać więcej, żeby się przełamywać, żeby mieć fajne rezultaty w biznesie, w życiu osobistym, w życiu zawodowym, we wszystkich aspektach, które chcemy poprawić. I teraz, dlaczego w ogóle się poprawiać? Bo przecież można by nic nie robić, osiąść na laurach, ale wszyscy czytelnicy mojego bloga czy widzowie mojego kanału na YouTubie chcą coś w swoim życiu zmieniać i szukacie tutaj informacji, żeby po prostu iść do przodu, osiągnąć to, o czym gdzieś tam marzymy. Bo wielu z nas marzy o lepszej pracy, zarobkach, lepszej firmie, może fajnym partnerze, może o podróżach w fajne miejsca, o zdobywaniu jakichś swoich celów małych i dużych. I właśnie tym jest według mnie rozwój osobisty. To, że staramy się coś zmienić i robimy to na przekór sobie, bo nasz mózg, tak, nasza natura każe nam być wygodnymi, a my na przekór temu staramy się rozwijać. Na początek może historia inspirująca, która gdzieś tam krąży w internecie i na świecie. Jest to historia o pewnej kobiecie, która widząc swoją mamę, która gotowała pieczeń z indyka, zauważyła, że mama sobie przycina tego indyka na różnych końcach i dopiero go piecze. No i zapytała swoją mamę, dlaczego to robi. No mama powiedziała, że robi tak, ponieważ jej mama tak robi. No to udały się do babci, zapytały babcię, czemu ona przycina indyka na czterech końcach, tak, na czterech rogach. Babcia też nie wiedziała, stwierdziła, że robi tak od zawsze. No i pomyślały, że w takim razie pojadą do prababci. Zapytały więc prababci, dlaczego prababcia przycina indyka na czterech końcach, a prababcia odpowiedziała, bo mam za małą brytwankę, tak? I myślę, że taka prosta, nawet wręcz głupia historia pokazuje często, jak my podchodzimy do życia. Że często robimy bez namysłu rzeczy, takie jak pracowanie, prowadzenie może swojej firmy, podróżowanie, życie, tak, poznawanie nowych ludzi, robimy je według schematów, które są utarte w naszej głowie, w naszym społeczeństwie i często się potem dziwimy, dlaczego nie mamy efektów. I mówiąc o efektach, nie mówię o nie wiadomo jakich efektach, ale mówię o ciekawszym życiu, o osiąganiu rzeczy, z których potem będziemy gdzieś tam na końcu, u progu swojego życia dumni. I mówię też oczywiście o biznesie, o zarabianiu pieniędzy, bo o tym jest mój blog. I warto sobie na początek właśnie uświadomić, że często działamy bardzo, bardzo automatycznie, co oznacza niestety często negatywnie. Kolejna historia. Jeszcze kilka lat temu, gdy zaczynałem swoją przygodę z rozwojem osobistym szeroko pojętym, usłyszałem o zimnych prysznicach. Od dziecka, od zawsze brałem gorącą kąpiel, ciepły prysznic i na samą myśl o tym, że mam wejść do zimnej wody, no wydawało mi się to kompletnie nierealne. Ale naczytałem się dużo, widziałem filmy na temat zimnych pryszniców odnośnie zimnej wody. Jest to bardzo popularne już teraz, myślę. I każdy z Was pewnie słyszał, ale przemogłem się. Wziąłem ten pierwszy zimny prysznic. Jak się okazało, nie było to takie straszne. Uczucie było świetne. Ja czułem się rewelacyjnie. Zimne prysznice mają wiele benefitów zdrowotnych. I co najważniejsze, okazało się to po prostu proste, tak? Branie zimnego prysznica jest dla mnie teraz codziennością i można ten przykład ciągnąć dalej. Dzięki braniu zimnych pryszniców, czytaniu dobrych książek, przełamywaniu swoich barier, ja postanowiłem wydać swój pierwszy produkt na Amazonie i minął jakiś czas i wtedy nagle pamiętam pierwszą sprzedaż na Amazonie. I to też był taki w mojej głowie tak zwany trigger, tak? Coś się zmieniło, bo zrozumiałem, że mogę sprzedać coś na Amazonie, że mogę wziąć inny prysznic i tego typu małe czy duże kroki w celu pokonania swojej strefy komfortu doprowadziły mnie do tego, że już dawno nie pracuję na etacie, prowadzę swoją firmę i moje życie wygląda zupełnie inaczej. Jeszcze kilka lat temu nie byłbym w stanie wybrać się do takiego miejsca jak to. Jestem akurat na Wyspach Kanaryjskich, przechadzać się spokojnie, za chwilę pójdę sobie nurkować, szukać żółwi. Wczoraj udało mi się jednego żółwia spotkać. Jest tutaj przepięknie, ale gdyby nie te małe kroki, tak, robienie tych rzeczy niewygodnych, zimny prysznic, pierwszy może produkt na Amazonie, przeprowadzka do innego miasta, zmiana nawet diety. Ostatnio zmieniam swoją dietę. Jestem powiedzmy na diecie paleo,
czyli odrzuciłem wiele produktów takich jak cukier, jak chleb i też mi się to wydawało niemożliwe, bo ja sam tak kiedyś mówiłem, teraz tak wiele osób do mnie mówi, że życie bez chleba jest nieprawdopodobne, bez cukru nie wyobrażam sobie nie zjeść ciasta, urodziny i tak dalej, i tak dalej. A to wszystko są tylko przekonania w naszej głowie, których się kluczowo trzymamy i po ich zmianie, po zmianie naszych nawyków, tak naprawdę okazuje się, że nie jest nam trudniej żyć według nowych zasad, które dają nam o wiele więcej, jeżeli chodzi może o pieniądze, o zdrowie, o osiąganie w naszym życiu rzeczy. I dzięki temu tak samo łatwo, na takim automacie jak wcześniej, działamy, osiągamy, ale mamy o wiele lepsze efekty. Także ja Was zachęcam do stawiania takich małych kroków, do zmian, bo te małe kroki robione regularnie wprowadzą Was w taki ciąg wydarzeń, taki wir wydarzeń, że nagle się może obudzicie za parę lat ze swoją firmą, z milionem na koncie, w fajnym kraju i po prostu w życiu, które będzie dla Was o wiele ciekawsze, z którego będziecie dumni, będziecie mieli efekty na płaszczyznach, które Was interesują, a każdego z Was pewnie interesują różne płaszczyzny. Także ja Was do tego zachęcam i teraz Wam opowiem obiecane 10 metod na to, jak właśnie zmieniać swoje życie na lepsze. I przechodzimy do rzeczy. Wezmę sobie kartkę, bo jakbym mówił z głowy, to bym połowę zapomniał. Ok, pierwszą z nich jest: wybierz nową drogę do pracy, do szkoły, do miejsca, do którego codziennie się udajesz. I to się wydaje może banalne, ale ja od tego też zaczynałem, gdy dojeżdżałem na przykład do pracy rowerem, jak byłem kelnerem. Starałem się jeździć różnymi drogami. Poznawałem nowe miejsca, przełamywałem swoją strefę komfortu i uczyłem się tego, że mogę poznawać nowe miejsca. Tak? Nie starałem się przyzwyczajać do jednej trasy, do jednego trybu dnia, bo niestety wiele osób często przez 20 lat, przez 30, 40 dojeżdża tą samą drogą do pracy i nic nie zmieniają w swoim życiu, a potem przychodzi starość, emerytura i troszeczkę może rozgoryczenia, że się nie spróbowało czegoś nowego. Ok. Druga sprawa to właściwie podobna sprawa, odwiedzaj nowe miejsca, czyli jeżeli zaczniesz tworzyć w swojej głowie przekonania, że będziesz odwiedzać właśnie może nową drogę do pracy, to z czasem się to przełoży do odwiedzania nowych miejsc, tak? Do podróżowania do jakiegoś kraju fajnego, do miejsca, gdzie cię jeszcze nie było. I podróże niesamowicie kształcą, otwierają oczy. Widzisz wtedy, że świat nie jest taki, jak ci się może wydaje, że jest. I to też sprowadza cię do poznawania nowych ludzi, do próbowania nowych rzeczy i finalnie do realizacji swoich celów. Punkt numer 3, bardzo ciekawy punkt. Próbuj nowych potraw, szczególnie tych, które wydają ci się obrzydliwe. Ja akurat jestem w Grecji i mam okazję jeść kalmary, różnego rodzaju dziwne stworzenia morskie, które tutaj właśnie spotykam swoją drogą, uciekają przede mną. Ale próbowanie nowych potraw jest bardzo trudne dla niektórych ludzi. I ja zauważyłem to bardzo często, że wielu z Was za nic nie spróbuje na przykład owoców morza czy czegoś nam nieznanego i zapieramy się nogami, rękami, żeby tylko nie zjeść czegoś, co jest dla nas dziwne. Ja też taki byłem, ale jak nauczyłem się jeść nowe potrawy, to odkryłem tyle niesamowitych smaków, wartości odżywczych, po prostu rzeczy, które teraz uwielbiam i które dają mi fajne zdrowie, fajne samopoczucie, więcej energii i to jest raz, że bardzo pożyteczne próbowanie nowych potraw, a dwa, że otwiera nas psychicznie do tego, żeby próbować nowych rzeczy w życiu i takimi rzeczami może być nawet otworzenie swojej firmy, tak? Także jedziemy dalej. 4. Poznawaj nowe ciekawe osoby i odrzucaj jednocześnie negatywne otoczenie. O tym był już kiedyś nawet film na moim blogu i artykuł, ale staraj się oddzielić od siebie, tak? Odrzucić osoby, które ciągną cię na dół. Mogą być to znajomi, którzy może nie mają ambicji takich jak ty, którzy, nie wiem, siedzą i piją alkohol, którzy nic nie robią w życiu ciekawego. Jeżeli chcesz coś mieć od życia, to staraj się jednak odłączyć od takich osób i jednocześnie staraj się poznawać osoby, które mają podobne cele, podobne plany jak ty. I to mi się właśnie fajnie udaje przez mojego bloga, ponieważ organizujemy raz na parę miesięcy spotkania w Krakowie i też polecam na przykład wybrać się na nasze spotkanie, poznać ciekawe osoby, które na przykład publikują na Amazonie, które prowadzą swoją firmę, które są ciekawe świata i które robią coś więcej. Punkt numer 5. Czytaj dobre książki, które pokażą ci, że to, co robisz, to tylko minimum twoich możliwości. I chodzi o to, że ja czytając pierwsze książki, zrozumiałem, że świat jest zupełnie
większe niż moje małe miasto, niż moje skromne plany zawodowe i to, że ja mogę założyć swoją firmę, że mogę robić coś więcej, coś nietypowego i wykroczyć poza schematy myślowe mojego otoczenia, ponieważ poznanie nowych osób nie jest takie łatwe wcale. Wyobraź sobie, że chcesz publikować na Amazonie i chcesz poznać osoby w twoim mieście, może małym mieście, które publikują na Amazonie. No jest to trudne, ale dzięki książkom poznajesz takie osoby, czy dzięki internetowi. 6. Nie bój się ośmieszenia oraz niewiedzy, no i próbuj nowych rzeczy dzięki temu. Bardzo często boimy się, bardzo często boimy się próbować nowych rzeczy, ale dlatego, że boimy się ośmieszenia. Nie przejmuj się innymi ludźmi, tak? Bardzo często jest tak, że nie robimy czegoś, bo inne osoby patrzą, a tak naprawdę te inne osoby mają kompletnie gdzieś, czy nam się uda, czy nam się nie uda i po prostu nie patrz na innych. Rób to, co chcesz, cokolwiek to jest, bo to mogą być bardzo różne rzeczy w twoim życiu. 7. Bierz codziennie zimny prysznic. Po prostu zrezygnuj z zimnej wody i z ciepłej wody, przepraszam, i spróbuj brać codziennie zimny prysznic, zimną kąpiel. Ja akurat po nagraniu tego filmu będę pływał tutaj w zimnej wodzie. Też nie takie zimne, bo ma 20 parę stopni, ale chodzi o to, żeby ćwiczyć swój umysł do tego, żeby robić rzeczy potem większe. Kolejna sprawa, numer 8. Zmień pracę na lepszą, tak? Cokolwiek to oznacza, bo każdy z nas gdzieś pracuje, mówię to do osób pracujących na etacie, których jest pewnie większość, postara się zmienić pracę na inną. U mnie zmiana pracy na pracę kelnera, potem na pracę menadżera była ogromnym wyzwaniem, które dało mi raz, że troszkę lepsze zarobki, ale ogromne doświadczenie życiowe, poznałem nowych ludzi, poznałem swoją przyszłą żonę, nauczyłem się w trakcie tego biznesu. Dlatego taka zmiana pracy, szczególnie jeżeli pracujesz w jakimś miejscu od dłuższego czasu, może męczy cię to, że chciałbyś robić coś innego, spróbuj zmienić pracę na lepszą. Jest to łatwe, szczególnie gdy się ma pracę i ja bardzo polecam po prostu próbowanie nowych miejsc zawodowo, bo to niesamowicie uczy. Numer 9. Zarób pierwsze pieniądze poza swoim dotychczasowym źródłem dochodu, czyli nieważne, czy pracujesz na etacie, szczególnie jeżeli pracujesz na etacie, postaraj się zarobić pierwsze pieniądze poza etatem. Dorobić sobie, może stworzyć swój pierwszy mały biznes, czy to w sieci, czy gdzieś stacjonarnie, ale zrób coś poza swoim miejscem zamieszkania, przepraszam, swoim miejscem zarobku, tak żeby raz, żeby sobie zarobić więcej, a dwa, żeby dać sobie takie przekonanie, że możesz robić coś innego. Ja nie zapomnę, gdy sprzedałem swoją pierwszą książkę na Amazonie i pierwsze produkty, byłem wtedy akurat na wakacjach i było to dla mnie niesamowite doświadczenie, które pokazało mi, że ja nie muszę być kelnerem, że da się coś robić inaczej. I numer 10. Zrób coś szalonego. Czyli, nie wiem co to będzie dla Ciebie, ale może skocz na bungee, skocz na spadochronie, pojedź w jakieś fajne miejsce, zaszalej troszeczkę, ale zrób coś kolejny raz, co zmotywuje Cię do kolejnych zmian, tak? Bo o to chodzi w rozwoju osobistym, żeby się przełamywać, robić nowe rzeczy, a czasem zrobienie czegoś takiego szalonego daje Ci niesamowite wspomnienia do końca życia i taką codzienną radość wewnętrzną i pokazuje zarazem, że można. Ja po skoku na spadochronie przyznaję, że teraz już na mnie nie robi wrażenia robienie trudnych rzeczy, ale właśnie o to chodzi, że zrobienie czegoś trudnego, dużego sprawia potem, że robimy rzeczy o wiele trudniejsze na co dzień i nawet sobie z tego sprawy nie zdajemy, a wtedy przychodzą właśnie wyniki w postaci finansów, zadowolenia, zdrowia i szczęścia. Do tego Was zachęcam. Polecam sobie wybrać na przykład 2-3 podpunkty z tej listy, na przykład może zimny prysznic i nową drogę do pracy, może zarabianie poza etatem i dać sobie takie wyzwanie i realizować je na przykład przez jakiś okres czasu, przez 30 dni i zobaczysz, że będą fajne efekty w postaci zadowolenia, w postaci nowych nawyków i próbowania nowych rzeczy i potem jak już się wpędzisz w taki wir działania, robienia nowych rzeczy, no to wtedy będą kolejne efekty i tego się już nie da zatrzymać. Ja zacząłem około 5 lat temu, czy tam właściwie 8, ale tak na serio kilka lat temu przygodę z rozwojem osobistym, ze zmianą, z próbowaniem nowych rzeczy i dzisiaj jestem w takim miejscu, gdzie bym jeszcze kilka lat temu nawet sobie nie wyobrażał i tego się nie da zatrzymać. To jest piękna droga, którą zamierzam kontynuować do końca swojego życia. Ja Was pozdrawiam serdecznie z Teneryfy, piękna wyspa, niesamowita natura. Można tutaj spotkać wspaniałe stworzenia i przełamać swój strach, pływając w oceanie z różnymi dziwnymi stworzonkami.
co zaraz zamierzam zrobić. Mam nadzieję, że ten film nie będzie moim ostatnim. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Subskrybujcie, jeżeli lubicie moje filmy. Dajcie łapkę w górę i zapraszam Was do zapisania się na darmowy kurs Amazona i biznesu online. Wszelkie linki znajdziecie pod tym filmem. Na razie, do zobaczenia. Cześć!